Na początku tego roku obiecałem wam, że zrobię materiał z Koenigseggiem. Obiecałem wam to. Jest połowa roku i przy okazji eventu Positive Waste, na który zostałem zaproszony, mam przyjemność przedstawić wam Koenigsegga Agere. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Patrzcie jak nisko, patrzcie jak niziutko. Na YouTubie nie znalazłem fajnego materiału z Koenigseggiem Agerą. Dlatego dzisiaj to, mam nadzieję, poprawimy. Samochód bardzo limitowany, bardzo rzadko spotykany. A dziś mam przyjemność oprowadzić was po tym samochodzie, pokazać detale. Zacznijmy od pokazania wam tego samochodu z zewnątrz. Przepiękny, ziarnisty kolor. Zobaczcie jak się przyjrzycie pod słońce. Tutaj jest takie ziarenko, pięknie, bardzo dużo karbonu, bardzo specyficznie otwierane drzwi. Zobaczcie, to jest tak niski samochód. Karbonowe dodatki, karbonowy splitter, karbonowe lusterka i w środku cały monokok jest karbonowy. Wszystko waży zaledwie 1400 kg. Zaledwie mówię, ponieważ samochód, który ma ponad 900 koni i waży 1400 kg, to jest nietypowe zjawisko, naprawdę. Dlatego ja jestem pełen podziwu. A w następnym odcinku pokażę wam równie ciekawy samochód, którego stosunek masy do jego mocy jest jeszcze większy. Zwróćcie uwagę, jak pięknie poprowadzona jest jego cała linia. Pokażę wam go od góry. Rakiety, dosłownie. Nie wiem, do czego wam to porównać, ale samochód wygląda fenomenalnie. Charakterystyczny jest bardzo. Tutaj osłona karbonowa i dyfuzor. Bardzo potężny, zobaczcie. Jak zajebiście prezentuje się ten dyfuzor. A tutaj, co śmieszne, mamy kamerę cofania, to jest hit. Co ciekawe, ten samochód, czyli Koenigsegg Agera, został okrzyknięty przez Top Gear Hypercarem roku w 2010. To jest duże wyróżnienie. W ogóle ma fajne wyniki, fajne osiągi. Ten samochód przyspiesza w nieco ponad 3 sekundy do pierwszej setki. Napęd oczywiście na tylną oś. Silnik o pojemności 4,7 litra. V8 oczywiście. Bardzo dużo elementów, które mogą być karbonowe, są karbonowe. Tutaj mamy charakterystyczny napis przy tylnym kole. Wiemy, że jedziemy Agerą. Hamulce ceramiczne, bardzo duże tarcze. No, ten samochód musi hamować. To nie jestem w ogóle zdziwiony. Jak już tutaj jesteśmy, to pewnie domyśliliście się, że jest tutaj wlew paliwa. Z drugiej strony jest wlew oleju. Jak widzimy, samochód przystosowany do paliwa 9,8 oktan. No, ciekawe. No i te detale, zobaczcie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Co to za duchy? O tych duszkach koenigseggowych opowiem wam troszeczkę więcej w kolejnym materiale, ponieważ kolekcjoner udostępnił mi jeszcze jeden samochód ze swojej kolekcji do nagrań, kolejnego Hypercara, którego pokażę wam już w następnym odcinku, także warto będzie czekać i subskrybujcie. A jeżeli chcecie domyślać się, co to był za samochód, możecie wejść na Instagram kolektora i strzelać, który samochód, bo to nie jest jedyny, ani tamten drugi też nie są jedyne Hypercary w jego kolekcji. Ma bardzo fajne Hypercary, no ale odsyłam was do Instagrama, jeżeli jesteście ciekawi. Tutaj jest dźwignia, która podnosi klapę. Poradzę sobie jedną ręką. O, jakie to ciężkie! O Jezu! Żartowałem. Dociągnę ją do końca i zobaczcie, jak wygląda. Ja pierdzielę, jak ten silnik... To jest dzieło sztuki. Bez żadnych nadkoli, opony, żywe opony, karbonowa osłona, silnik, potężna V8 tutaj ukryta. Bardzo niewielkich rozmiarów, swoją drogą. Amortyzatory, całe zawieszenie, układ zawieszenia. No cudo, cudownie to wszystko wygląda. Ja jestem pod wrażeniem. Naprawdę jest zaszczytem móc stać i obserwować na żywo ten samochód. Tak się czuję po prostu, że to jest takie dzieło sztuki, motoryzacyjne dzieło sztuki. Zobaczcie, jak to wszystko jest zrobione, jak to jest ogarnięte. I to wszystko zostało zrobione w niewielkiej, porównując do konkurencji, w niewielkiej manufakturze w Szwecji. Coś niesamowitego, naprawdę. Ja to się jaram. Swoją drogą zobaczcie też, jak wygląda ten samochód z tej perspektywy. Albo bardziej od przodu. Hit, nie? Co my tu mamy napisane? Normal speed. Maksimum 350 km na godzinę, high speed 395. Z drugiej strony z kolei mamy wlew oleju. Możemy sobie
sprawdzić bagnetem, jaki jest poziom oleju w naszym Koenigseggu. Ja nie będę tego robił, nie chcę się obrudzić, ale na pewno jest dobrze. Hitem jest w ogóle procedura wsiadania do tego samochodu. Zobaczcie, najpierw z racji tego, że ten próg ma, no nie wiem, 40 cm to co najmniej, prawą nogę musimy władować od razu tam, przez co jesteśmy teraz w takim komicznym, cyrkowym rozkroku. Teraz tyłkiem siadamy. No i została nam lewa noga, którą spokojnie wkładamy, żeby nic tutaj nie uszkodzić. Wkładamy do środka i siedzimy w Koenigseggu Agerze. Zobaczcie tylko, jak to wygląda. Ścięta z dołu kierownica z napisem Koenigsegg, z logo. Ojejku, jaram się. Fajne łopatki, wszystko takie klimatyczne. No i ciekawie też, że wnętrze jest całe czarne. Zobaczcie, jakie wyróżnienie. Tutaj macie specjalną plakietkę Manufactured for... Tutaj odpalacie sobie zapłon, oczywiście, z prądem tak zwanym. To jest takie odcięcie prądu. Jeżeli samochód chce wam stać w salonie czy w garażu, a nie chcecie tracić prądu na nim, no to przekręcacie i macie. Tutaj takie światła LED-owe. Zobaczcie, to jest hit. Deska surfingowa. Te słoneczniki są, no, komicznie wyglądają. Skórka, fajna skórka. No ale, ale niewiele chyba pomagają. Pikowana Alcantara. Zarówno na podsufitce, jak i z tyłu. Również fotele są obszyte w połowie tym materiałem. W połowie są obszyte miękką skórą. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. No i te kubły całkiem fajnie trzymają. Mógłbym być jeszcze nawet 10 kg grubszy i też bym się mieścił. Z tej perspektywy możecie wykorzystywać te 910 koni i 1100 Nm momentu obrotowego. No, bo tak mocny jest ten samochód. To jest istne szaleństwo. Zobaczcie też, jak wygląda panel środkowy. Prawie, że niewidoczne oznaczenia przycisków. Zlewa się to. Agera to jest siedmiobiegowy, dwusprzęgłowy automat. Tak to wygląda. Bardzo ładne w ogóle te pedały. To tak, nie śmiejcie się ze mnie, ale wam pokażę. Bo taki urok mają te pedały. Bardzo ładnie wyglądają. I tutaj logo jeszcze Koenigsegga. Wbrew pozorom, mam takie wrażenie, że wnętrze tego auta jest bardzo duże. Ciężko mi jakąś rękę wyciągnąć, że tak powiem nawet, więc to tylko taki efekt, taka iluzja, ale wydaje się, jakby tego miejsca było w opór naprawdę dużo. No i to jest idealne miejsce, żeby pokazać wam ten zawias, bo to jest specjalnie jakby zaprojektowany przez Christiana von Koenigsegga. Zawias do swoich samochodów zaprojektował, ten synchrohelikalny coś tam, tak to się jakoś fajnie nazywa. I dzięki temu te drzwi są bardzo blisko samochodu po otwarciu. Czy co, macie mniejszy problem przy jakimś ciasnym parkowaniu tym samochodem? Trzeba być bardzo wysportowanym, żeby stąd wyjść. Uwaga! Już prawie. Jest! Na bardzo dużo oklaski zasługuje w ogóle firma, ponieważ ten silnik jest w całości projektowany właśnie w Szwecji. Koenigsegg sam projektuje tą V8-kę i to zasługuje na duże brawa, nie dlatego, że to jest jakaś innowacja w ogóle, tylko dlatego, że to jest innowacja, ponieważ tak mała firma produkująca własne silniki, to jest ewenement. Z reguły się to nie zdarza po prostu. Dlatego wielkie brawa dla Koenigsegga, który sam produkuje swoje V8-ki. Nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał wam wszystkiego, dlatego pokażę wam również... Oj! Tada! Nie, to w ogóle nie jest ciężkie. Kurczę, chyba sobie ją pożyczę. Bardzo ładna. Pasowałaby mi do sprzętu. No i tu jest miejsce, w którym wlewa się płyn do spryskiwaczy. No i jak przystało na prawdziwego hypercara osiągi, Agera musi mieć co najmniej bardzo dobre. No i ma zarąbiste, ponieważ samochód przyspiesza do pierwszej setki w niecałe 3 sekundy, 2,8, a od 0 do 200 w 8 sekund. To jest imponujące. Prędkość maksymalna, jaką osiąga ten samochód, swoją drogą, w pewnym momencie był samochodem najszybszym na świecie, oficjalnie. 400 km na godzinę. Wow. Chciałbym kiedyś poczuć tą prędkość. Może będzie mi dane. No to odpalamy. Na początku, zanim w ogóle odpalicie, to upewnijcie się, że tutaj macie prąd. Był na off, ja od razu już go przekręciłem, ale generalnie musi być na pion ustawiony ten przełącznik i potem dopiero możecie włączyć zapłon. Pojawia wam się prędkościomierz, pojawiają wam się tutaj kontrolki różne, jakieś tam zabezpieczenia, ograniczenia i tak dalej. O, paliwa nie ma. I to, co was teraz interesuje, to, że musicie kliknąć ten przycisk. Trzymacie przycisk odpalenia zapłonu,
aż do momentu, aż zaskoczy. Ale się jaram. Ja pierdzielę. Teraz nam pika, ponieważ tylna klapa jest otwarta. Przednia w zasadzie też. No, wygląda to fenomenalnie, zobaczcie, samochód ma 3000 km przebiegu. Tutaj z tego, co mi się wydaje, mogą być pokazane newtonometry wykorzystywane w danej chwili. Albo ciśnienie, ale wątpię. Myślę, że newty. Do 1200, samochód ma 1100 newtonometrów, no to tak by się zgadzało. Teraz wyjdę ograć wam jeszcze ten wydech. Posłuchajcie, jak samochód brzmi na wolnych obrotach. Jak to w ogóle pracuje. Przepięknie, dobrze, że nie zamykałem tej klapy. No i oceńcie sami dźwięk wydechu. A co ciekawe, żeby zamknąć drzwi, macie taki bardzo fajny uchwyt. Zobaczcie, jakie detale, kurczę. No, wygląda to zacnie i pięknie utrzymany samochód. No i widok z tego lusterka nieziemski. Dzisiaj nie będziemy niestety jeździć tym samochodem. Wynająłem specjalnie plac, żeby ograć go wam, pokazać, zaprezentować. Ale może w przyszłości, jeżeli będziecie chcieli, ale nie obiecuję, może będzie okazja przejechać się Agerą na fotelu pasażera albo kierowcy. Ale tak jak mówię, no zobaczymy, co będzie. Tym miłym akcentem będę zmierzał ku końcowi. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnego filmu z kolejnym autem z kolekcji kolekcjonera. Kolektor 73. Bardzo dziękuję za wystąpienie samochodu. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już niedługo w programie High Five. Cześć!